Witam kochane dziewczyny i chłopaki. Dzisiaj filmik na temat włosów. Chciałam pokazać taką moją metodę na włosy bardzo, bardzo lśniące, delikatne, bardzo ładnie się układające i aby ta fryzura nam się utrzymała przynajmniej przez 2 lub 3 dni, tak żebyśmy nie musieli jej znowu modelować, moi drodzy. Tak, ja Wam tą fryzurę dzisiaj zademonstruję. Umyjcie sobie włoski szamponem. Pięknie wmasujcie ten szampon w skórę głowy, następnie już spuśćcie. Ostatnie płukanie zimną wodą, wtedy włoski będą Wam się na 100% pięknie błyszczały. I następnie maseczka. Ja tą maseczkę mam, moi drodzy, już na głowie i już ją sobie trzymam przynajmniej z 15 minut. Rozczeszcie sobie pięknie włoski. Ta maseczka zadziała, nie będziecie miały żadnych problemów z kołtunami. Włosy powinny się rewelacyjnie rozczesywać po takiej maseczce. No i zawińcie włosy jeszcze raz w ręcznik, moi drodzy, i odczekajcie przynajmniej pół godziny. Ja takie zabiegi sobie robię raz w tygodniu. Jak wiecie, używam dużo suszarek, dużo prostownic, lakierów do włosów, tapirowanie. To wszystko nam niszczy włosy, moi drodzy. Także ja przynajmniej taki zabieg sobie robię raz w tygodniu. Umyję sobie włoski za jakieś 10 minut, moi drodzy, i zaraz do Was wracam. Dobrze, moi drodzy, ja już mam włoski umyte i znowu ostatnie płukanie, moi drodzy, zimna woda. Nowy ręcznik, ponieważ ręcznik, który miałam poprzednio, no był upaćkany z naszej maseczki, prawda? Rada jedna, moi drodzy. Dobrze spłuczcie sobie odżywkę. Po odżywce i maseczce bardzo często włosy są cudownie śliskie. I płuczcie tak długo, aż wypłuczecie całą tą odżywkę ze swoich włosów. Dlaczego, moi drodzy? Dlatego, że jeżeli zostawicie sobie jakąś ilość tej maseczki na swoich włosach i będą te włosy źle wypłukane, to włosy po prostu będą bardzo ciężkie i matowe. Dlatego musimy sobie pięknie tą odżywkę wypłukać i tak jak mówiłam, ostatnie płukanie zimną wodą. Dlaczego? Dlatego, że łuski włosa nam się zamkną i będą one cudownie, cudownie świecące. Także takie rady dla Was, moi drodzy, spróbujcie w domu. Ręcznik nowy, żeby po prostu pięknie włosy sobie wysuszyć. Moi drodzy, nigdy nie bierzcie ręcznika i nie róbcie czegoś takiego. To jest najgorsze, co może być. Jeżeli suszycie włosy, to weźcie sobie ręcznik i delikatnie takimi ruchami sobie tą wodę z włosów wysuszcie, moi drodzy. Następnie włoski przeczesuję. Znowu nie powinniście mieć żadnego problemu z rozczesywaniem włosów po takich maseczkach. Oczywiście rozczesujemy takim grubym grzebieniem, absolutnie nie szczotką. Tak, moi drodzy, ręcznik już nam jest niepotrzebny. Moi drodzy, czas na produkty teraz. Ja użyję sprayu zwiększającego objętość, dlatego chcę, żeby po prostu te moje włoski były, miały fantastyczną objętość, było ich dużo, ładnie się modelowały. I do tego użyję specjalnego sprayu zwiększającego objętość, moi drodzy. Parę psiknięć na całe włosy. Tyle wystarczy. I następnie, moi drodzy, spray ochronny przed suszarką, przed ciepłem suszarki. Na końcu. Tyle, moi drodzy, wystarczy. I teraz, moi drodzy, suszymy włosy. Suszymy włosy z głową w dół i podsuszamy je tylko. Musimy je zostawić delikatnie mokre, żeby później móc modelować tą naszą fryzurę. Ja już mam tutaj suszareczkę. Głowa w dół i suszymy, moi drodzy. Dobrze, moi drodzy, włoski, jak widzicie, już w miarę podsuszone. Następnie rozczesuję je ponownie. I potrzebne Wam są teraz klamry. Zbieram górną warstwę. Dopinam ją sobie tutaj u góry, aby mi nie przeszkadzała. Tak, moi drodzy. I teraz serdecznie Wam polecam grube szczotki.
na włosach półdługich, jak i długich, one się cudownie sprawdzają. Ja wiem, że Wy zawsze macie problem z takimi szczotkami, ponieważ boicie się, że włosy się Wam zaploczą. Otóż jeżeli te włoski sobie pięknie spniecie, większą ilość i tutaj zostaje Wam tych włosów mniejsza ilość, to spokojnie, nic Wam się nie nakręci, nie zakręci w tą szczotkę. Musicie po prostu się nauczyć jej obsługiwać razem z suszarką. Moi drodzy, także będzie Wam potrzebny lakier do włosów. Dlaczego lakier, moi drodzy? Dlatego, że lakier można wyczesać z włosów. Jeżeli nałożymy sobie tutaj piankę albo jakąś emulsję stylizującą, to niestety te włosy mogą być ciężkie, szczególnie jeżeli użyjemy tego produktu troszeczkę za dużo. Polecam piankę dla tych dziewczyn, które mają bardzo trudne włosy do stylizacji, te włosy nie chcą się układać. Takie pianki utrwalające, jeżeli je użyjecie w małej ilości, będą idealne dla Was, dlatego że uzyskacie efekt taki, jaki chcecie z pianką. Ja użyję tutaj lakier do włosów, bo tak jak Wam wspominałam, można go wyczesać i ta fryzura będzie fantastyczna przez przynajmniej 2-3 dni. Moi drodzy, biorę sobie pasmo za pasmem. Będę bardzo tutaj wysoko suszyła przy nasadzie, żeby te włosy były wielkie, moi drodzy, puszyste. Zaraz Wam pokażę. Zakładam i suszymy, moi drodzy, od nasady. Moi drodzy, to drugie suszenie, bo tutaj włoski już prawie mamy suche. Jeszcze raz naciągam. I teraz, moi drodzy, lakier do włosów. I jeszcze raz robimy to samo. No i zobaczcie, jak nam te włosy tutaj odstają od nasady. To jest fantastyczny sposób, jeżeli chcecie właśnie uzyskać objętość. Moi drodzy, i w taki sposób wysuszę sobie całą tą część tutaj włosów. Także uzyskujemy maksymalną objętość i lakier do włosów nam tutaj jest bardzo, bardzo pomocny, ponieważ jak widzicie, te włoski nam tutaj się wspaniale właśnie w taki sposób utrzymują. Także moi drodzy, powtarzam tą czynność na całej głowie. Moi drodzy, ostatnia czynność, warstwa włosów, która nam jeszcze została. I teraz, moi drodzy, będziemy sobie ją suszyły w ten sposób. A już jest prawie sucha. Spray do włosów i suszymy, moi drodzy. Włosy już mamy pięknie wysuszone. Jak widzicie, podniesienie tutaj przy nasadzie jest ogromne. Na samo zakończenie, moi drodzy, modelujecie sobie włosy jak chcecie. Czy chcecie, aby to był przedziałek? Jak widzicie, tutaj delikatnie palcami sobie jeszcze te włoski unieść, jeżeli chcecie. Czy chcecie to sobie zrobić włoski na bok? Stylizujecie sobie pięknie jak chcecie, moi drodzy. I następnie musimy tą fryzurę sobie utrwalić, ponieważ pamiętajcie, że lakier do włosów był tylko i wyłącznie spryskiwany u nasady. Także maluteńka ilość lakieru. I moi drodzy, zazwyczaj lakiery nabłyszczają nam włosy. Ale jeżeli jeszcze nie jesteście zadowolone z efektu, możecie użyć specjalnych produktów, które nabłyszczają włosy. Wam użyję taki, żeby Wam pokazać. I moi drodzy, wysuszcie sobie włoski zimnym powietrzem. Moi drodzy, i oto efekt końcowy. Jak widzicie, użyliśmy kilku produktów, ale te włosy nie są posklejane, one są bardzo mięciutkie, bardzo leciutkie, uniesione dokładnie tak, jak chcieliśmy. I moi drodzy, spokojnie takie włosy wytrzymają Wam przez 2 lub 3 dni, będziecie miały piękną fryzurę. Lakier się cudownie wyczesuje, moi drodzy, a ja Wam przykładowo przeczeszę włosy, jak widzicie, one absolutnie nie są posklejane, one są dalej
bardzo mięciutkie i puszyste, moi drodzy. Także ja Wam polecam taki sposób i dajcie mi znać, czy spróbujecie, moi drodzy, w domu. Serdecznie Was pozdrawiam, buziaczki, papa.